Drodzy Państwo, jesteśmy w Czemiernikach, jesteśmy na nagrywkach quizu, który miał być no jeszcze w tamtym roku nagrany, ale niestety nie wyszło, byliśmy bardzo zajęci. Ja przepraszam osobiście tych, którym powiedziałem na Mojce w pierwszy dzień świąt chyba, że nagramy to jeszcze w tym roku. No, co mogę powiedzieć? Nie wyszło. Nie wyszło, ale jesteśmy w Czemiernikach, jesteśmy z dwójką naszych zawodników, którzy muszą sobie wyjaśnić kilka spraw. No, z tym Czemiernikach, jak widać chyba, nie? Tutaj boisko treningowe Orła za nami. Gdzie patrzysz? Quiz. I zasady są bardzo proste. Jest chyba 25 pytań, nie liczyłem dokładnie. Jest też czarna skrzynka. Losuję pytanie. Zawodnicy mają tablice przygotowane, muszą na nich odpowiedzieć. No oczywiście jedna odpowiedź poprawna to jest jeden punkt. Mamy dzisiaj pełną ekipę ludzi, którzy będą liczyć, będą nam tutaj asystować, pomagać i mamy... Wybitnych matematyków. Wybitnych matematyków i przesłabych operatorów właściwie. Dobra, to co? Spokojnie. Może po prostu załagodzimy to pierwszym pytaniem. Gotowi? Jak najbardziej. Losuję. Może papierka to pierwszy odpowiadam, jak to rodzimy mężczyźni. We dwóch odpowiadam. Tylko nie pokazujcie sobie oczywiście. Ja mam pytanie. Nie umiem pisać. Kategoria. Poważne alkohole. Cola, rum i limonka. Co to za drink? Powtórzę. Cola, rum i limonka. Taki się nie pije. Wow. Taki się nie pije tutaj. Nie widziałem takiego. Bo ty jeździsz tylko na mecz, a wiadomo co po meczu. No dobra, no strzelamy. Jak mu nie umiem tego napisać, to nie wiem. A może być z babolem w razie W? Oczywiście, że tak. No jest wskazane. Oczywiście jak jeden skończy, no to odliczam 10 sekund. To ja już skończyłem. 10. 9. 8. 7. 6. Widzę, że już jest odpowiedź wybitna. I jest to po części prawidłowa odpowiedź. Proszę tutaj, Alex. Kuba Libre i to jest doskonała odpowiedź. To jest doskonała odpowiedź. Ale jest to chyba, przepraszam. Bo ja miałem prośbę o pozdrowienia. Tak, proszę bardzo. Na magazynie z alkoholami pozdrawiam Rafałów, KJ-a. Oni nauczyli mnie. Alkoholik. Jesteście więc. Orzech, jak to odpowiedziałeś? Kolorum i limonka. No pół punkta myślę, że można było, ale nie dam, nie. Nie dziś. Nie, nie. Można, ale nie. Nie, nie, nie mam humorów, nie dajemy. Dobra. Ścieramy. Gąbka mi wysłała pięto orzecha. No nie oszukuję się. Dałem 3 zł za dwie takie tablice, a gąbka była w cenie, więc ono nie mogło kosztować za dużo. Ale ważne, że były. No świetne są. Kozak. Można tam... Nie, no oczywiście. Można zrzucić tam, można kubeczkę jedną? Będę jak się czym myć. Nie wiem, nie wiem. Jak wypłacą, to wiesz, to się zastanowię. Pół wioski ty mówisz. Jak wypłacą. Dobra. I 4 ziemianki. Dobra, następne pytanie. Jaki ty masz kolor? Biało-czarny. Nie widzisz? Głupie, głupie pytanie. Kategoria to... Daj mi hajs w dolarach. Łamane na matematyka. O Jezu. Rest in peace. Uwaga, czytam pytanie. 210 milionów... Ile to sasinów? Mamy to? Tak. Punkt dla jednego, punkt dla drugiego. Brawo! Oczywiście, że odpowiedź to 3 sasiny. Nawet ja to policzyłem. Oczywiście. Ale było takie zawahanie. Zawahanie było, tak. Było zawahanie. Tutaj gdzieś można jednak z matematyki... Zaskoczył. Pozdrawiam komisję maturalną w Krakowie. I pozdrawiam sasina, oczywiście. On drugi raz pojawia się w nagrywkach. Drugie tak, nagrywka, tak, drugi miał raz być pojawia się sasin. Do 3 razy miał wisi nam jednego ale sasina. Nikt nie chciał. Znaczy, my chcieliśmy... Mógłby podesłać sasinka. Jak będzie 300 lajków, to go zaprosimy. Ale wybrałem, nie, co? To, ale dobrze, jak wybrałem. Jak będzie 50 lajków, to szanuję się, szanuję się. Napiszę do niego. Napiszę, ale jak 300, to dopiero przyjedzie. Dobra, dobra. Nie. Umawiamy się, panie Sasin. Ja co? Dobra. Ja okej. Okay. Ja panie. Ale mieliś. Cały Ośka zapisał. Nie, bo niechcący widzę, że tu się dostała zapalniczka i tu nie powinno być. Proszę. I tak mówię. Ale ostry ten papier. Ty, jeszcze pomarysz trochę, może blanta wyciągnąć. Może skręcisz. Dobra, mam pytanie. Nie, to mam uwagę. Nie podglądaj. Co tam masz? Uwaga. Kategoria to rap aforyzmy.
Który raper może pochwalić się poetycznym wersem? Pamiętaj o melanżu. Melanż rzecz święta. Piątek, sobota, imieniny kota. O kurde. Cholera jasna. Możesz powtórzyć? Oczywiście, że tak. Ty nie wiem. Pamiętaj o melanżu. Melanż rzecz święta. Piątek, sobota, imieniny kota. No, nie wiem, strzelam. Będę strzelał. Dobra, możemy sprawdzić. Odpowiedź Orzeka to Malik. Niestety nie. Chyba nie bardzo. Kurczę. Odpowiedź Aleksa to Dioc i to jest prawidłowa odpowiedź. Ty, ja strzelałeś czy wiedziałeś? Tak mi coś gdzieś tu go leżało. Bo zapowiem. Ty jesteś stara szkoła jeszcze. Old school baby! I to jest Borki Blocker. Cytując Dioxa, oprócz swojego przeciwnika, moje rakiety NASA Kosmos, twoje rakiety NARA mordo. No. Chyba moglibyśmy zakończyć ten quiz, szczerze mówiąc. I co uwa? Dobra. Ale mamy. Ci przemówienie napiszę, już jadę z tobą. Dobra, punktację mamy, jest punktacja? Dobra. Mamy następne pytanie. Na bieżąco. Uwaga. Już ten do 200. Uwa. Kategoria góry. Uwielbiam góry. Ten komentarz na Instagramie był skierowany do której aktorki? Autorem jest Tymek Puchacz. Nie! O kurwa, bo mam wtedy. Nie! On wie, on wie. Ja, no to z tyłu głowy, ty. No tak, ale... Koniec, pan. Koniec. 10. 9. 8. 7. Ja cię mi zabiję. Ten to po cichu. 6. Ty nie przypomnę. 5. 4, 3, 2. Że? Dobra, to... Kurde! Oczywiście jest to Julia Wieniawa. Bardzo dobrze. Punkty dla Orzeszka, a Alek zostaje z... No, z Białokreską. Wiecie, dwie białe. Pozdrawiam Julię. Pozdrawiam Julię i Tymka. No bo Tymek, to no, szczerze, no to nie oszukujmy. Jak będzie 100 lajków, to podaj napiszę. To był jeden... Jak będzie... To już się wydarzy. Jak będzie 32. A jak będzie jeden lajk, to podaj napiszę. I mój tato będzie. Znajdź sobie dziewczynę. Dobra. Ty, ale aż z presji mam kredę. Właśnie widzę. No, szczerze, policzę cię za to. Dobra, mamy następną kategorię. Jest remis, prawda? Skoro. Nie. 3 do 2. Czy skup na graniu ten film? Uła, to jest pytanie dosyć zaawansowane, bym powiedział. Dosyć poważne na realia tego programu. Kategoria geografia. Wojna futbolowa. Wymień przynajmniej jedno państwo biorące udział w tym wydarzeniu. 1969 rok. To na kieruj trochę Europa, Azja, Afryka. Afryka to bym wiedział. To nie. Nie Polska. Tak mogę. Nie, Ameryka Południowa. Znaczy, no, taki powiedziałbym, że cypelek troszeczkę. A to ile tam mamy w tych krajach? Powiem tak, w tym kraju mówię po hiszpańsku. O, to będzie najlepsza odpowiedź. No właśnie, nie wiem. No zajebiście powiedziałeś. Mało takich krajów. A jeden kraj możemy mieć? Przynajmniej jeden. Tam, dobra, to piękna para. Bo wojna, no to tam, wiesz... To piękna para może trafić. Tak samo pomyślałem. Aleks całą Amerykę wypisuje. Dobra, odliczam was, bo wypisuję wszystkie kraje. No nie, no tego nie przewidziałem. Po trzy wypiszmy. Do pięciu, dobra. Po trzy wypiszmy. Dobra. Dobra. Boże, dobra. Ale już wszystkie wypisałem, jak jest. A może tego jest więcej niż dwa? To jest więcej niż trzy kraje w Ameryce? Nie, nie ma. Widzieli wszystkie, które tam są. Nie ma tyle krajów na świecie. Dobra, 3. No, no dobra, dobra. 2, 1. Dobra, nawet nie pisz, bo no. widzę, że tutaj, no tutaj jest słabo, a tutaj jest. Co jest? Arabia? Afganistan. Salwador i Honduras. Łatwe? Łatwe, tak. Zwierz, jak powiedziałeś, to tak. Dobra, dobra, robimy wycierki. Ty, dobrze, że powiedziałeś Ameryka Południowa, bo jest Anglia, skorbałem. Mówię, jak wojna na bank Angola. Futbolowa to może być Angola. Dobra, ja już mam następne pytanie. Kula mi wskazała, a kategoria to... Kategoria to... Robert Makłowicz.
Gdzie poza Polską mieszka Robert Makłowicz? Ma własną chatę. W Europie. Dzięki. Teraz to było takie. Znowu strzelba. Dobra, no. Odliczam. Chociaż dobra, dokończ. Chujura. Dobra, ani jeden nie trafił, ani drugi. Jest to Chorwacja. Przepraszam, Robciu. No, ja myślałem, że... Ale to było trudne, prawda? Dwa takie... Ty pamiętam, to ale już ten piesek je koperek. Miało być właśnie o piesku koperkowym, ale mówię, nie, no to będzie za ładnie. Afera koperkowa. Dobra. Mam tutaj jakieś pytanie. Coś się zepsuło? Nie, nagrywamy się. Nagrywamy się. Tak, śmiało. To upokorzenie pójdzie w świat. Dobra. A propos nagrywania się. Kategoria to czas. Ile Marcin Najman czekał na Krzyśka Stanowskiego pod biurem Rakowa? Pytanie o długość filmiku. Zaokrąglone. Minuty są zaokrąglone. Do równej minuty. Do równej minuty, tak? Tak. Ale w górę albo w dół, tak? Jest, no tutaj w tym wypadku, no było niewielkie odstępstwo. To było praktycznie... No właśnie wiem. To praktycznie równa minuta. Czyli nie mówię, że minuta, tylko że... Dzień. Liczbie. Nie. Ciężary. Odpowiedź to 5 minut! Oczywiście, że... Byłeś blisko, bo... jeszcze minutka. Jeszcze minutka. Myślałem, że będzie o walce. No ale prawdziwy rewolwerowy wiadomo. 3 sekundy pisać, to? 38 sekundy, może bym coś trafił. Kłopoty! Aleksa. Nie prowokuj. Ile mamy? 3-3. 3-3? Nie prowokujcie Marcina na nagraniu. Ile? 3-3. Dobra. Nie prowokujcie Marcina na Najmaniu. Na Najmaniu. Nie prowokujcie Marcina na Najmaniu. O, to jest bardzo sentymentalne pytanie. Kategoria film. Jak nazywała się fikcyjna postać piłkarza głównego bohatera filmu Gol? Ten oglądał. No niestety, no. Oddaję. Muniez. To ja myślę, że... Nawet imię napisałem. Możemy zaliczyć. Tak, no to był Muniez. No, naprawdę... Co mogę powiedzieć? No nie oglądałem, albo oglądam i nie pamiętam. Każdy wtedy chciał grać w Newcastle. Jeszcze wtedy byłem na testach. Przecież ja lubię Newcastle od tego momentu praktycznie. Naprawdę nie oglądałeś? No pierdolę. No trudno, no się żenuła. Mówi. Trzeba nadrabiać. Młody jest jeszcze naprawdę. No ty takie oldschoolowe pytanie dajesz, że tylko on wyjdzie. Dawaj ci znamy, jestem na straconej pozycji. Ustawili się. Niech mi się babu z języków uczy. To jest ustawione wszystko. O, to jest pytanie dla ciebie. Kategoria żelki. Do jakiego kraju przeprowadził się znany prezenter Kanal Plus, Żelisław Żyżyński? No to jest ostatnio news numer 1. No bo skończył karierę, tak? Że już nie jest Kanal Plus. Tak, dokładnie. W Europie? U ciebie tam. U mnie? Nie, znaczy nie pracuję w Borgach teraz obecnie, ale... Strzelajcie, no... To jest taki bardzo egzotyczny kraj. Ukraina. I Białoruś. RPA. To jest Zanzibar. Bez punktów tym razem. Nie, no. Może przyjeżdżą. To jak napiszemy też do Żelka, jak przyjeżdżą, to będziesz miał pół punktu. Dobra. Panie Żelku, da się załatwić? Jakaś fotka z Nigerii, coś tego? Dobra. Coś tam. Może no spróbujemy coś do ciebie teraz. No przydałoby w końcu pode mnie coś. No i masz, no wymarzone. Kategoria fizyka. No żartuję sobie ze mnie. Dobra. Do jakiej prędkości rozpędziła się najszybsza muszla klozetowa? Możesz się pomylić o 10 km na godzinę. To jest oczywiście projektu Colina Furze i pobił rekord Guinnessa. Możesz się pomylić o 10 km na godzinę. Klasyka. No, pokażcie odpowiedzi. A prawidłowa odpowiedź to 89 km na godzinę. No nie! No tak, no bo 10 możesz się pomylić. A, o, to w stówę. No, no to czyli nie.
Zabrakło jednego. Jednego. Dlaczego? Ty nie... No, że zostawiłem, tak wiesz. Złapać, kurwa. Dobra. Fizyk, matematyk. To się nagrywa jeszcze. Fizyk, matematyk. Ty jeszcze po tej kulturoznawstwie to ty zrobisz jeszcze chyba jakąś... Ja już do Elona Muska. Jak będzie 200 łapek do Elona piszę. Dobra. Ambasadę. Wyślemy CV do Tesli. Kiedyś ogarniałem to. Jezu. Tak nikola nie żyje. Ja się, ej, to jest ewidentne szczęście, ty, jak się jeden kilometr. Skill. Ty jest skill. Dobra. To ma skill. Ma style'a. Okej. Okay. Kategoria to sędziowie. No bo jak oczywiście mamy zawodników z okręgówki, więc... Mam w głowie tylko jednego, nie będę mówił. Tylko jedno w głowie. Pozdrawiam. Dobra. Sędziowie i cytat. Kamil, ty never touch. Ty never touch, a 8 kartek już masz. Który polski sędzia wypowiedział te słowa do Kamila Macka? Ja tego znam polskiego. Dobra, mamy punkty, po jednej i po drugiej. Oczywiście, że tak, no był to Szymon Marciniak. No ale ty never touch. Ja nawet widziałem, jak jakaś dziewczyna pisała swoją magisterkę i dała tytuł. Kamil. Ty never touch, ty never touch, 8 kartek już masz. Dobra. Tam może byśmy się napić? O, czujecie się spragnieni? No, delikatnie. Czyli macie tej kolki jeszcze? Moi drodzy, tak, słuchaj. Jak zwykle przyszedł czas na... No, na nawodnienie. Także zapraszam naszą wodziankę. Jedną i drugą, bo dzisiaj mamy... O, dzisiaj jest full exclusive. Zapraszam drugą. Dziękujemy sponsorom. Czyli ja. Bo ja dzisiaj kupowałem. Dziękujemy bardzo. Znaczy ściepiemy się, nie? Chyba nie tak powinno być. Co się pijemy? A. Nie ma dzisiaj z nami Patronusa. Nie było Patronusa w Lidlu, także no chyba też pora zmienić nazwę kanału. Bo już nie ma go. Wycofuj. Zwłaszcza, że teraz już fajnie to. Zwłaszcza, że jest taki krótki Patronus. Kilku zarobów narzekało, że się nie da znaleźć. Dobra, panowie, za uczciwy pojedynek. No ja się z nim nie stuknę, niestety. Ja mogę w górę stukać samochodu. Dobra. Trudno. Wyborne. Świetne, prawda? Po każdym hamowie jak się pije. Znakomite. No, ale to znaczy wiesz, to i tak się ściepiemy na to. Przegrany dołoży. No bo stawia. Zróbmy tak. I jeszcze opłaci wódzianki. No. Uczciwie. I studio. I studio. O, studio drogie. Dobra, lećmy dalej. Dobra. Zakręcę bębnem. O, Holender. Dobra. Operator pokazuje mi, że już nam się wynajem kończy, tak? Która godzina? To właśnie no. Przyjdzie. Dobrze, już, żołtaty. Już nie wiesz, co ja do strzeszego wyprowadzę. Dobra, jeszcze zdążymy jedno pytanko, a następne zrobimy już w kolejnym odcinku. Oczywiście. No, to w przyszłym także, roku, nie? Także o, a zakończymy wspaniałą kategorią, bo kategoria to zwierzęta. I uwaga. Tutaj to jest takie pytanie, w którym no, mogę zaliczyć dużo odpowiedzi, aczkolwiek chciałbym, żeby wyłuskać tę jedną. Po prostu liczy się ta jedna. Uwaga. Więcej niż jedno zwierzę to... Tak, dokładnie. To lama. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Oczywiście, że tak. No i mamy tutaj punkty po obu stronach. Minutka. Minutka. Także już nie ma sensu wkładać łap tam, gdzie się nie powinno. Także zapraszamy na następny odcinek. Zapraszamy na następny odcinek, a my płynnie przechodzimy do... Wypicia. Płynu. Płynu. I zostawcie łapkę w górę. Trzeba rzeźbić trochę. W ogóle tutaj tak, musimy tak. Sprawdzić Subika. do kogo komentarz. Mamy napisać, nie? Po tych lajkach. Tak. Do Friza. Ankietę zrobimy na Instagramie, do kogo napisać. No wiem, że dowieniamy po 302 lajkach. Po jednym, ja ci dam. już tato pewnie dał. Ale Tymek cię będzie ścigał. Ale powoł szybki, to nie dogoni. A, faktycznie. Jestem poza kontrolą. Dobra, nic już mi nie mogą. Dziękujemy.